Nazywam się Jarosław Centek, jestem pracownikiem, teraz to jest Katedra Historii Wojskowej i zajmuję się kwestiami militarnymi. I przygotowując ten wykład miałem dylemat, jak zrobić, tak jak pójść w szczegóły, tak, bo jeżeli będzie ktoś, kto się tym bardziej interesuje, to z ogólnych rzeczy będzie niezadowolony, a jak pójdę za ogólnie, tak, to ktoś, kto nie ma pojęcia o temacie, będzie niezadowolony, że nie wie, o co chodzi. Więc wybrałem kompromis, który pewnie nie zadowoli nikogo, no ale cóż. Może się wydawać, że to nie była nasza wojna, tak? Tu mamy sytuację Rzesza, okręgi wojskowe, tu akurat robiłem kiedyś artykuł o Prusach Wschodnich, Zachodnich, tu widzimy Prusy Zachodnie, tak? Toruń, Grudziądz, 17 Korpus Armijny, też kawałek drugiego Korpusu Armijnego, tutaj było też trochę Mazurów i Polaków, tak? Natomiast drugim, tu widać więcej, tak? Cały piąty to Wielkopolska, nawet trzeci tutaj berliński, czy szósty śląski, gwardia nie miała okręgu, po prostu najlepszych żołnierzy brano, takich najbardziej ładnie wyglądających, tak, do gwardii, już później już brano kogokolwiek. Więc jeszcze do tego, tak, w Zagłębiu Rury milion Polaków mieszkało, więc to naprawdę to była nasza wojna. Dobra. No, tak jak mówiłem, sam początek. Mamy Trójprzymierze i Trójporozumienie. Państwa Trójprzymierza są na czerwono, tak, szare to jest to Trójporozumienie. Bloki się kształtowały, tak, od czasu w zasadzie, kiedy Niemcy pokonały Austro-Węgry 1866 rok, to była kwestia, kto będzie jednoczył Niemcy. Rozstrzygnęły między sobą spór, tak, i zaczęły się zawarły sojusz już w 1879, potem przyczepiono do tego Włochy, ale Włochy od razu kombinowały z Francją, tak, więc pod tym względem w zasadzie ich uczestnictwo nie było możliwe. I oczywiście jak wybuchła wojna, Włosi ogłosili neutralność, tylko poczekali, aż wydawało im się, że państwa centralne przegrywają i falstartowali, co ich trochę kosztowało. Ale tu akurat o Włoszech nie będziemy mówić. Tak? Kolonie też sobie odpuszczam, bo nie ma co. Tu dramatyczny zamach w Sarajewie, Gavrilo Princip, on potem podkolorowana fotografia, został aresztowany i zmarł na gruźlicę, nie dożył końca wojny. Natomiast tutaj dramat arcyksiąże właśnie mówił do Zofii, którą też zastrzelą zupełnie nie wiadomo po co, że nie umieraj, żyj, musisz żyć dla naszych dzieci. No ale niestety zmarli oboje. To był 28 czerwca, tak? Miesiąc później wybucha wojna. Jako ciekawostkę też mogę podać, że Austro-Węgry skierowały ultimatum do Serbii. I Serbia przyjęła wszystkie punkty oprócz jednego. Tak? Dzisiaj to się może nam wydawać dziwne, bo to nagminnie się wydarza. Tak? Otóż Serbia powiedziała, że nie pozwoli, by służby austro-węgierskie ścigały przestępców czy winnych zamachowi na terytorium Serbii, ponieważ to narusza jej neutralność. Tak? Czyli państwo, pierwsza wojna światowa wybuchła o to, jak ktoś widział niemiecką policję kontrolującą po polskiej stronie granicy, to właśnie o to wybuchła pierwsza wojna światowa, żeby tego nie było. Tak? Po prostu. No tu mamy niemiecki plan wojny. Sobie ładnie zobaczę, jak to sobie sztabowcy planowali. Tak? Te czerwone strzałki to jest plan francuski, natomiast te niebieskie to są plan niemiecki. Tak? Czyli generalnie łubudu. Tak? A potem będziemy myśleć. Schlieffen oczywiście założył sobie, że tam przejdzie korpus to jest bodaj 50 km na jednej drodze, tak? Rozwinięcie tego, więc w jaki sposób on chciał dowieść im zaopatrzenie tamtędy, nie mam zielonego pojęcia. Tak? Tam nawet nie było linii kolejowych, ale na mapie ładnie wyglądało, więc to tak sobie zrobił. Natomiast Francuzi mieli świetną, szybkostrzelną armatę, więc wyszli z założenia, że ich wojna będzie wyglądała tak, będziemy strzelać z armat i biec naprzód. Tak? No dlatego te pierwsze pół roku wojny to najkrwawszy rok całej wojny dla Francji. Tak? Tam są dane oczywiście, jak to liczyć, ale straty były gigantyczne. Oni po prostu gnali tych żołnierzy do ataku na karabiny maszynowe i straty były ogromne. W związku z tym doszło tak, Niemcy oczywiście nie dali rady zgodnie z swoim planem przejść tu, skręcili przed Paryżem, doszło do tak zwanej pierwszej bitwy nad Marną, gdzie w zasadzie zostali wymanewrowani, już nie wchodząc w szczegóły, to po prostu musieli się cofnąć i właściwie dotąd tutaj odtworzyć linię i już tu zaczynamy budować linię pozycyjną, to z czego pierwsza wojna światowa jest znana. Czyli o tej bitwie wspominam dlatego, że ona właśnie załamała niemiecki plan wojny, tak, szybkiego zwycięstwa. I teraz już właściwie zaczęło się mielenie potencjału, a państwa, zresztą było widać na początku mapy,
państwa Antanty, czyli porozumienia, miały ten potencjał większy, więc w zasadzie szala się przeważała na ich korzyść. Jeszcze zostało oczywiście, tutaj mamy tak, to jest Calais i Dunkierka, mamy ten taki obszar tak od tego, co rozstrzygnięcia bitwy nad Marną do kanału La Manche, tak, gdzie obie armie próbowały się przeskrzydlić, jeszcze łapiąc tak manewr, ponieważ doktryna wszystkich armii zasadniczo była agresywna, ale ostatecznie okazało się, że oparli się ramieniem o kanał La Manche i koniec. Tak? Więc wszyscy zaczęli wbijać się w okopy. Jakby ktoś miał jakieś pytania czy coś, to proszę śmiało pytać. Nie? To myślę, że na bieżąco spróbuję odpowiedzieć. Tak? To jest front zachodni. Wykopali okopy i czekają. Tu mamy rosyjski plan wojny. Rosjanie oczywiście nie mieli ochoty atakować Prus Wschodnich, ale zależało na tym najbardziej Francuzom, tak? Którzy wiedzieli, że Niemcy ich mocno przycisną, tak? I potrzeba pomocy rosyjskiej. Więc Rosjanie od niechcenia pchnęli dwie armie. Tak? Są legendy o tym, że Remmenkamp, dowódca tej pierwszej idącej od góry, się pobił z Samsonowem tym na dole w 1904 roku, czy tam piątym, w czasie wojny rosyjsko-japońskiej mieli się spotkać. Mieli się pobić na dworcu. Tego nie wiem, ale generalnie jest legenda o to, że się pobili, chyba że jeden drugiemu zarzucał, że mu nie pomógł, czy coś takiego. Tak? To pewnie chodziło o to. Tak? Raczej nie o kobietę, czy coś z tych rzeczy. Po prostu taka zawiść na polu bitwy. Zresztą generałowie rosyjscy, moi drodzy, stosowali taką zasadę, że jak biją wroga, to dobrze, że nie mnie. Ja mu nie pomogę, bo jak on wygra, to czyja będzie sława? No jego, nie? Kosztem moich żołnierzy. Więc generalnie współpraca między nimi była zerowa. Naprawdę była żadna, to po prostu był taki standard. Nie? Więc to, że tutaj Niemcy zdołali oskrzydlić i rozbić tą armię Samsonowa, który albo zmarł na zawał, albo popełnił samobójstwo, albo ktoś mu pomógł, bo był gruby, ociężały i po prostu opóźniał odmarsz, to nie wiem. Ale ta bitwa spowodowała, dziejąca się zresztą praktycznie równocześnie z Marną, że wojna tu jednak trochę potrwa, tak? Bo gdyby Rosjanie zajęli Prusy Wschodnie, to byłby koniec, tak? Byśmy gawarili paruski, tak? Bo nie byłoby, Rosja miała taką koncepcję, że zjednoczymy wszystko trzy pod jednym zaborem, tak? Musieli wszyscy przegrać dookoła, tak? Ta bitwa zdecydowała, że nie przegrali Niemcy na wschodzie. Na przykład stosunek tych właśnie Polaków i Mazurów do Rosjan, jak oni wchodzili w wojnę. Mazurzy generalnie rzecz biorąc, znaczy to z Mazurami bywa różnie. Większość chyba jednak sympatyzowała z Niemcami, czuła się bardziej chyba Niemcami niż Polakami. Nie? Zresztą to jest taki konstrukt historii. Wasserboden tak zwani. Ale to nie wiem, czy to... Tak, więc właśnie to, że religia niekatolicka, jest ciężko to powiedzieć. W każdym razie w latach 60. jak liczono strukturę narodowościową w Prusach Wschodnich, wszystkich Mazurów liczyli Polacy do Polaków, a Niemcy do Niemców. Nie? Dlatego Polakom wychodzi jakieś tam 70% Polaków w tym rejonie, a Niemcom wychodzi 90% Niemców. Tak? Bo po prostu byli Mazurzy, którzy byli największą tamtą etniczną. To nie są rzeczy, na których się znam. Tak? Więc, ale jeżeli chodzi o stosunek Mazurów, to jeżeli wszedł patrol kozacki do Nidzicy, który został jakoś tam ostrzelany przez kompanię kolarzy, tak? Rosjanie uznali, że to strzelają do nich cywile, więc co zrobili? Rozstawili działa i łubudu, tak? Po tej Nidzicy. Więc jak komuś spalili chałupę, no to generalnie za nimi nie przepadał, tak? Bez względu na to, jakiej narodowości był. Nie? Ale to i tak jest, to jest i tak pikuś w porównaniu z tym, co robili Niemcy w Belgii, a to już jest tam na kiedyś indziej. Tak? Więc jak mówię, Prusy Wschodnie się uratowały, tak? Austro-Węgry dostały trochę baty, ale w końcu jakoś się dali radę zatrzymać. Tak? Bo znowuż, kolejna szansa zwycięstwa. Tak? Gdyby siły armii rosyjskie przeszły na południe, południowe, zresztą już schodziły na południowe stoki Karpat, ale gdyby dalej się dał na nizinę węgierską, wyeliminowałoby to Austro-Węgry z wojny i w zasadzie Niemcy by nie mieli co robić. I znowuż byśmy mieli jednak to zwycięstwo opcji rosyjskiej. Austriacy ciężko po ciężko, z niewielką pomocą niemiecką, ale się wtedy dali radę utrzymać. Tak? Ofensywa Hindenburga, też im się to nie udało, poszli na Warszawę, Rosjanie, ten walec parowy, tak, ściągnięta mobilizacja, przegonili ci znowuż, tak, że tutaj było bardzo krwawo i bardzo wesoło, tak?
Ostatecznie również mamy zasadniczo front pozycyjny. Dopiero 2 maja pod Gorlicami, kiepska jakość, a to jest gdzieś mniej więcej tu, tak, rusza ofensywa, przebija cały front i do września mniej więcej jest tu, tak. To jest o tyle kluczowa kampania, że latem 15 roku ziemie polskie znalazły się pod kontrolą Niemców. No Mińsk to był, to będzie... Tak. Mińsk to bardziej na prawo. Nie odczytam, z tej jakości nie odczytam, gdzie to... A tu jest Lida, jak nie mam. No to chyba tam. No tu jest on, Prypeć. Tak, że to jest, to stanęło po prostu tak, jak dało radę w kwestiach zaopatrzeniowych, nie? Bo to jednak armia maszeruje na żołądkach, co mówił pewnie ponoć Napoleon. A jeszcze do tego trzeba było dowozić im oprócz jedzenia jakąś tam amunicję. Więc po prostu tak jak dali radę wypchnąć, a już później po prostu nie dało rady tej zaopatrywać. Zresztą mi chodziło tylko o osłabienie Rosji. Później wykorzystali to na załatwienie Serbii. Ale kluczowe jest to, że zobaczcie Państwo, całe ziemie polskie tak zasadniczo są pod kontrolą Niemiec i Austro-Węgier, przy czym Niemcy coraz bardziej zaczynają być tym narzucającym tutaj swoją wolę. Nie? I teraz front zachodni. Wróćmy, tak, to też w sumie ma znaczenie, bo tu akurat niemiecki pomysł ataku na twierdzę Verdun, tak, a tu jest angielski pomysł ataku nad Sommą jako ofensywą odciążającej. To dwie takie wielkie bitwy 1916 roku, które brutalnie określić można jedynie jako maszynki do mielenia mięsa. Tak. W zasadzie koszt ludzki no, ogromny, tak. 600 tysięcy Verdun, przy czym to są zabici, ranni, zaginieni i wzięci do niewoli. Tak? I jako ciekawostkę wam powiem, że większe straty ponosiła strona, która się broniła. Tak? Bo rzeź była obopólna, po prostu jak zajęto jakiś okop, to przyszedł rozkaz kontrataku, więc ciężko powiedzieć było, kto atakował, ale ci, co się bronili, to jeszcze tracili jeńców przy tych okazach. Tak? Więc stąd ich były straty. Verdun jakieś 600-700 tysięcy. Somma, zależy jak liczyć, jakieś 500 000, 400 tysięcy, 500 000 Niemców, tyleż Anglików i 200-300 tysięcy Francuzów. Nie? To Somma jest od lipca do listopada. Nie? To naprawdę były rzezie. Zresztą mam ciekawy cytat zaraz tu. O, właśnie mamy ten pomysł ataku pod Verdun. Tak? Zwróćcie uwagę, że ta cała bitwa się dzieje w czasie ofensywy Brusiłowa, tak, tej polskiej bitwy Legionów pod Kostiuchnówką. I to nie przypadkiem, że akurat mamy akt 5 listopada właśnie wtedy, kiedy Niemcom już zabrakło rezerw. Nie? Tutaj właściwie wszystko wygląda jak krajobraz księżycowy. O, tu mamy tak zwaną świętą drogę. Była jedyna droga, którą dawało radę dostarczyć zaopatrzenia chyba bez ostrzału niemieckiego, więc tam są zdjęcia, rysunki, jak ludzie z łopatami sypią po prostu kamienie pod te samochody, żeby dziury na bieżąco zasypywać. Tak? Bo zobaczcie, nie było możliwości zatrzymania tego. Nie? Jedną szły odwody, nowe jednostki wprowadzano, stare luzowano, tak? Jeszcze do tego ewakuowano rannych. Bodaj ze 100 dywizji 80 się przepałętało przez Verdun. Tak? Natomiast Niemcy robili inaczej. Jak wprowadzali dywizję, to zostawiali ją tak długo, aż przestała mieć, po prostu stopniała, tak? I potem jeszcze ją posyłali nad Sommem. Także te dwie bitwy złamały kręgosłup armii niemieckiej. Nie? A tu mamy krater Lochnagar, tak? Była taka pozycja, zresztą widać, tutaj mamy niemiecki system okopów, tu była reduta przystosowana do obrony okrężnej. Jaka jest skala? To są ludzie. Krater 200 metrów gdzieś. Kilkadziesiąt, 50-70 metrów. Tam chyba było 3 piętra pod ziemię i tam jakaś liczba pięciocyfrowa Niemców zginęła. W tym aż tyle to chyba nie, bo to jest po prostu reduta aż nie wiem ilu. Nie? W każdym razie ci, co byli, to zniknęli, tak? Jeszcze do tego przysypało wszystkich dookoła. Nie? No. W każdym razie Niemcy jak Niemcy, tak? Natomiast dowodził, nie mam tu zdjęcia, nie zdążyłem, generał, ale zapamiętajcie sobie Hunter Weston, tak? Anglicy na to mówią Donkey Generals, tak? Czyli osioł. Tak? To po prostu czytałem książkę o Gallipoli, gdzie się nie spisał, to w nagrodę został awansowany na dowódcę korpusu, gdzie też się nie spisał. Tak? Otóż on wpadł na pomysł, że... No właśnie, za Gallipoli, tak, tam 29. dywizją dowodził, gdzie po prostu rzeźnia była taka, że... Na przykład... Nie, nie, no nie sądzę, biorąc pod uwagę, co o nim naczytałem się, nie sądzę, żeby był pomysłodawcą czegokolwiek.
Po prostu zarzut do niego był taki, że on się przygląda, jak tam jego dywizja na trzech plażach lądowała, był przy jednej plaży, tylko go interesowało, co się na tej dzieje. Nie? Tam na tej plaży, gdzie był, szło średnio, na jednej weszli się, okopali, mówią, nie mamy wroga, co mamy robić, i on ich olewał. Natomiast na innej plaży nie dawali rady wyjść ze statku, tak? Bo po prostu akurat strzelali do nich z karabinów maszynowych, tam straty rzędu 70-80%. Tak? On nie był w stanie po prostu wpaść na pomysł, żeby tym, którzy się okopali, czekają, aż Turcy przyjdą, ich kontratakują, gazać ich dalej w głębie. No nic, po prostu nie dowodził. Więc i tak, za takie niedowodzenie dostał awansowany na dowódcę korpusu i posłany tutaj. Tak? Więc chyba mieli jakiś problem z tą polityką kadrową w trakcie I wojny światowej. No tak, ale to problem polegał na tym, że była zbyt duża rotacja oficerów. Nie wiem, jak było w armii brytyjskiej, natomiast Niemcy mieli 20-30% strat oficerów w pierwszych miesiącach kampanii. Niemcy chyba mają największe traci. Bo po prostu goście biegli na czele swoich oddziałów do ataku, tak? Dodając morale. Tak? Więc to oni, dowódcy kompanii, dowódcy plutonów ginęli. Tak? To mistrza kadra oficerska została wycięta. W każdym razie generał Hunter Weston stwierdził, że fajnie jest zająć ten krater, więc trzeba wysłać dwie kompanie do przodu, żeby go opanowały, ale wpadł na pomysł, że bo w ogóle wysadził ten krater parę minut przed, że jak te kompanie będą biegły zająć ten krater, to jeszcze będzie strzelała ich artyleria. Nie? I zginął od własnej artylerii, więc wydał rozkaz przesunąć ogień wszystkich baterii w pasie swojego korpusu na niemiecką drugą linię. Nie tylko tych, które strzelały w rejonie krateru, tylko na odcinku kilku kilometrów. Faktycznie. Także straty jego korpusu ogromnie zmasakrowane, kilkanaście tysięcy ludzi. Zajęli kilka pozycji, kilka kawałeczków okopów, które w ciągu kilku następnych dni zostali stamtąd wyrzuceni. Tak, tak świetnie dowodził. Nie? No tu mamy właśnie, to są raczej jakieś zdjęcia z ćwiczeń, ale sobie można to wyobrazić. Aczkolwiek oni właśnie też tak powoli wychodzili i nie wybiegali, tak, żeby się szyk nie rozpadł. No. I to on też, no dobra. To chyba pomysł generał albo marszałka Heiga, albo marszałka Frencha. O Heigu, Frencha już wtedy nie było, to Heiga. Tak. O Heigu, mówią, że to był najlepszy szkocki wódz wszechczasów. A dlaczego? Bo zabił najwięcej Anglików. No, teraz to jest cytat z nielubianego przez Niemców współcześnie Ernsta Jungera za jego romans z faszystami, nie? Ale cytat jest niezły. Potem odmaszerowujemy rzędem jeden za drugim. Każdy rozkaz bezwzględnie trzymać się za swoim poprzedzającym. Już przy wyjściu z miejscowości nasz dowódca zauważył, że się pomylił. Byliśmy zmuszeni wykonać zwrot pod ostrym ogniem szrapnelowym, czyli takimi kulkami, tak? Strzelałem, deszczyk taki na nich padał. Często musieliśmy stać w najgorszych miejscach, ponieważ dowódca tracił kierunek. A to w ogóle oni szli zluzować obsadę okopów. Czyli teoretycznie dla nich się bitwa miała dopiero zaczynać, a to jest piekło, przez które przechodził, zanim wszedł do okopu. Przy tym dla utrzymania łączności zakazane było kłaść się. W gęsto ostrzeliwanej drodze krytej stłoczyły się drużyny. Padni. Obrzydliwie natrętny fetor pouczył nas, że to przejście pochłonęło już wiele ofiar. Dalej. Ludzie padają w biegu, twardo im grozimy, by wydobyć z ich wyczerpanych ciał ostatnie siły. Ranni padają w kratery na prawo i lewo z wołaniami o pomoc, na które nikt nie zwraca uwagi. Dalej, oczy uparcie kierowane na poprzedzającego, przez głęboki do kolan, tworzony przez łańcuch ogromnych kraterów okop, w którym jeden zabity leżał obok drugiego. Ze wstrętem stopa staje na miękkie, poddające się naciskowi ciała. Także padającym po drodze rannym przypada los bycia deptanym przez buty pędzących dalej. Wieś, i to jest a propos clue wojny pozycyjnej, wieś Gillemont odróżniała się od pozostałego terenu tylko tym, że leje wskutek zmielenia na pył kamieni domów były białowej barwy. Tak, kojarzycie te wioski takie francuskie, zbudowane z takiego szarego, jasnego kamienia. Tak? To po prostu nadało, tak jak ten krajobraz księżycowy, to po prostu nadało barwę temu krajobrazowi. Tak? I stąd wiedzieli, że są w tym rejonie. Oni w ogóle generalnie nie próbowali kopać okopów, bo artyleria do nich strzelała. To są takie warunki właśnie służby. Dobra, teraz wracamy. Tamci się zażynają, tak? Teraz jeszcze Rosja musi przegrać. Tu mamy Aleksieja Brusiłowa i ambitny plan jego ofensywy. No i wykonanie, tak? Wykonanie poszło trochę gorzej. Pod Łódzkiem zmasakrowano 4. Armię Austro-Węgierską. Zresztą wyczekali, kiedy będzie dowódca armii świętował urodziny i po prostu z przytupem. Ale to też jest, żołnierze siedzieli tam w okopach i nic nie robili, tylko umacniali te okopy i po prostu nagle przyszło im ginąć, tak? To jest co innego, taka monotonia służby, tak? Gdzie z łopatą sobie trochę może postrzelamy potem, a tu nagle trzeba walczyć, więc armia austro-węgierska ciężkie straty poniosła, bo Niemcy przyszli im z pomocą, zresztą to było do tego stopnia,
że na grupę, tam do dowódcy 12 Armii Austriacy nie chcieli mianować ówczesnego arcyksięcia Karola, późniejszego błogosławionego Karola I Habsburga, bo bali się, że przegra bitwę, tak? A Niemcom zależało, nie? Bo Niemcy cisnęli na to, żeby on tam dowodził, bo jak będzie tam dowodził, to Austriacy nie dopuszczą do tego, żeby przegrał, tak? Po prostu. I w końcu się udało się zatrzymać tą ofensywę Brusiłowa, ale straty były tak ogromne, że Rosja już nie miała sił, zwłaszcza, że wcześniej, o tym może nie mówiłem, nie mam do tego slajdu, ale wcześniej Rosjanie wpadli na genialny pomysł zaatakowania w przesmyku pomiędzy jeziorami, tak, w błotnistym przesmyku. Znaczy myśleli, że może będzie to jednak zimno, ale pech chciał, że przyszła odwilż. No ale skoro plan już był, tak, to jednak spróbujemy szczęścia. Tak? I niemiecki generał pisał, że pierwszy raz widziałem na polu bitwy ciała leżące dosłownie stosami. Tak? Jeżeli oni biegli po kolana w błocie, tak, pod ogień karabin maszynowy, możecie sobie wyobrazić. Więc tutaj jeszcze ta ofensywa dla odmiany była udana, ale straty były ogromne. Nie było czym ich uzupełnić. Tak? Nie było czym, nawet jeszcze ludzi to jeszcze by się pewnie znaleźli. Tak? No ale potrzebują karabinów. Tak? Tak, zdecydowanie, jak na rosyjskiego generała, w ogóle jak na standardy I wojny światowej, był całkiem niezły. No ale, no, zresztą miał podwładnych, tak, którzy też mieli różne talenty. To jest jedno, ale drugie, po prostu straty były ogromne. Gdyby on to zrobił w 14 roku, byłoby spoko, tak, ale to już jest któryś rok wojny, państwo jest niewydolne, tak, limity amunicji 3 pociski na działo dziennie, tak. No tak, z uzupełnieniem, przeszkoleniem, ale to nawet ten, w co ich uzbroić? Tam były zbierani na wszystkiego. Rosyjskie karabiny zdobyczne, pewnie jakieś austriackie, japońskie, tak? To... Bardzo dużo japońskich. No, Arisaki, nie? Więc to po prostu była kombinacja niemożebna tego... Bardzo dużo japońskich karabinów, bardzo awaryjnych karabinów. No, jak jeszcze miał okazję wystrzelić z tego, nie? Tak. No to też... To było prze... A, Rumunii. Rumunii to później byli. Nie. Rumunia to jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Tak, nie, Rumunii. Bo Rumunii, ich chciałem pominąć, ale skoro zostali wywołani, to im nie podaruję w takim układzie. Rumunii, tam był król z Hohenzollern Sigmaringen, z linii właśnie ten, ale ludzie sprzyjali bardziej Rosji. Więc to się kombinowali i zobaczyli, że są w stanie dorabiać się na neutralności, tak? I obie strony próbowały ich przekonać. Państwa centralne dawały Rumunii rosyjską Besarabię, a Antanta austro-węgierski Siedmiogród. I ta ofensywa, jak Rumunii zobaczyli, że ta ofensywa tak mocno walnęła Austro-Węgry, to uznali, że może się przyłączymy. I przyłączyli się w momencie, w którym ta ofensywa wytraciła impet. Tak, 27 sierpnia. Wtedy Falkenhayn został, znaczy właściwie podał się do dymisji, tak, bo tak go załatwiono, że nie miał wyboru. I Hindenburg z Ludendorffem przejęli władzę. Niemcy skoncentrowali wojska i na Rumunię, tak, 6 grudnia zajęli Bukareszt. Tak, od sierpnia, więc tam Rumuni zdążyli wejść do tego Siedmiogrodu, pokazać, że jesteśmy fajni. W tym momencie Niemcy ściągnęli wojska, tak, Austro-Węgry ściągnęły wojska. Falkenhayn się jako dowódca armii wykazał i 6 grudnia, tak, Rumunii nie ma. I Rosjanie zamiast sojusznika zyskali w kogoś, komu muszą kolejne wojska popychać. Tak, już nie mieli u siebie, to musieli jeszcze pomagać Rumunom, tak, żeby ich utrzymać. Ale już skończąc wątek rumuński, to jest państwo, które przegrało dokumentnie, tak, rozwalili wszystko. Pokój miał, został wstępny, zawarto, ile dobrze pamiętam, chyba 7 w Bustei, był 7 maja 18 roku, ale mogę się mylić. Ale przepraszam, wtedy to wybrał Rumunii po tej wojnie. No, no do tego właśnie zmierzam, do tego właśnie zmierzam. Proszę dać mi skończyć. Otóż Rumunii zawarli ten pokój, ale już w maj 18 roku widać, że już się, Niemcy i Austro-Węgry chwieją, więc na wszystkie możliwe sposoby kombinowali, żeby go nie ratyfikować, tak, żeby go nie wprowadzić w życie. A Niemcy znowu już nie mieli sił, żeby po prostu ich docisnąć i do tego zmusić. Oni chyba w listopadzie dopiero powiedzieli wojnę 18 roku. Komu? Znaczy, Rumunii włączyli się z powrotem do wojny 10 listopada 1918 roku, na dzień przed końcem. No właśnie. I teraz tak, właśnie to, co jest tak. I Rumunii, dzięki temu, że załamała się Rosja, tak, na czym zyskaliśmy my, to też zyskali Rumunii, i na tym, że byli po stronie jednak przeciwnej Niemcom, zgarnęli Besarabię od Rosji i Siedmiogród od Austro-Węgier, tak? Ale efekt tego był taki, że całe 20-lecie międzywojenne żyli w stresie, tak? Bo wszyscy dookoła ich nienawidzili. No. Tak? Ale finał działań wojennych był bardzo ciekawy, rumuńska okupacja Budapesztu.
po węgierskiej republice lat. No tak. Informacja właśnie był rumuńska tam. Kobiety zostały uruchomione bodaj tam wtedy na konferencji pokojowej. W sensie wydaje mi się, że tam żona właśnie króla odegrała właśnie... Już takie tajemnice alkowy, że tak powiem... Rumunia to jest najciekawszy w ogóle kraj w tej wojnie. Tak, niestety nie znam rumuńskiego. Moje ambicje na tym jednak poległy, więc generalnie szersza... No to wyklucza szerszą analizę kampanii. Jeśli mówimy o Rumunach, to wypadało przynajmniej wspomnieć o dwóch słowach o Bułgarach, o tych prusach Bałka. No dobra. Tak, Bułgarzy... No, ale... Bułgarzy byli najlepszymi sojusznikami Niemiec tej wojny. Tak, pozwolili pokonać Rumunię, tak? Pozwolili pokonać... Boże, Rumunię, w Serbię, tak? Serbowie też całkiem nieźle się bili, tak, bo przyłączenie po prostu... Był front na Drinie, tak? Jak przyłączyła się Bułgaria, to trzeba było tutaj... I Bułgarzy też zresztą w kampanii rumuńskiej też wzięli udział. Więc tak, zdecydowanie Prusy były najlepsze, czy Prusy Bałkanów, tak? To określenie Bułgarii, no ale się armia bułgarska po prostu w końcu załamała, tak? Poszli do domu, nie? To jest też kwestia taka, że Niemcy też sprytnie Bułgarami manipulowali, bo, to jest też ważne, jak już weszliśmy w te Bałkany, w ten kocioł bałkański, tak, chociaż tutaj nabiera to nowego znaczenia, to jest coś takiego jak Saloniki, tak, które jest portem greckim. I oczywiście wysadzenie desantu na terenie neutralnego portu, jeżeli jest się stroną zwycięską, nie jest naruszeniem neutralności. Wiadomo. No właśnie, nie? Więc się w Salonikach usadowiły wojska Antanty i tam po prostu czekały. I teraz Niemcy, jakby się uparli, to by to wojsko, może im się udałoby ten desant zgnieść. Ale sobie pomyśleli tak, w zasadzie to Bułgarzy wystarczą do tego, żeby te Saloniki blokować, nie? Z Bułgarami mamy taką konwencję, że ich wojska możemy użyć na Bałkanach, tak? Czyli jeżeli Bułgarzy blokują te wojska, które tam są, to te dywizje Antanty, które tam siedzą, nie są na froncie zachodnim, tak? Jak je wygonimy stamtąd, to przyjdą na front zachodni, ale Bułgarów na front zachodni nie ściągniemy. Więc w zasadzie lepiej niech oni tam se siedzą i się nawzajem blokują. I system trzymał tak do jesieni, tak, 18 roku, kiedy Bułgarzy już mieli dosyć, tak? No, dobra, to mniej więcej chyba te Bałkany, tak mówię, to chciałem o klęsce Niemiec mówić, bo to Niemcy jako ten kraj, który, wiecie, no, decydował o tym, że odzyskaliśmy niepodległość. Tu mamy ofensywę Kierańskiego, Kierański to ten krzyczący albo ziewający, nie wiem, ale podejrzewam, że jednak krzyczący, tak, bez dystynkcji jako minister wojny. Oczywiście ta ofensywa polegała na tym, że Kierański jeździł, wszystkich przekonywał, że może byłoby warto wyjść z okopu i pójść do ataku. Bardzo dobry plan. No, bardzo dobry plan, tak, bo już tam wtedy były rady żołnierskie i takie inne rzeczy. To już jest po rewolucji lutowej, która była w marcu. Tak, tak, od batalionu śmierci. To jest kobiety, tak, 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 tak. O kobiecych oddziałach mogę powiedzieć dowcip, jak się zakończy nagrywanie. Więc w każdym razie... Jezus Maria. To nie jest połączenie, to jest jakiś alarm. A, już wiem czemu, dobra. Przesunąłem na jutro tą sprawę. Zwycięstwo jest nasze. To jest wojny napoleońskie. Więc generalnie rzecz biorąc, Kierański jeździł, wszystkich zachęcał i obiecywał, że wygramy. I w zasadzie to było... Wystarczy chcieć, pójdziemy, damy radę. No to jest, poszli i okazało się, że jednak nie dadzą rady, tak, więc... Niemcy i Austriacy przerobili kontrofensywę, wszystko się załamało, armia się rypła, tak? I w zasadzie to pogrążyło Rosję całkowicie, tak? Bo gdyby rząd tymczasowy powiedział, dobra, dajemy wam pokój, tak? To być może nie byłoby rewolucji bolszewickiej, tak? A sama myślicie, że żołnierzy w okopach, tak? Czy chłopów gdzieś tam obchodziło, czy rządzi car, czy jest demokracja? No nie sądzę, tak? Oni po prostu chcieli mieć dosyć wojny. Tak? I tylko zakończenie wojny mogło zakończyć ten proces. Tak? A bolszewicy zaczęli im wściemniać, że tak będzie. Więc tu się armia rozsypała. Chyba Dowbor Muśnicki w swoich wspomnieniach, chyba był wtedy generałem dywizji, chyba to było u niego, wspomina, że jakaś ta jego dywizja zaczęła się zbuntować, czy on już korpusem, w każdym razie podległa mu jednostka, on był już generałem. Tak? Że przyszli, że oni chcą wracać do domu, wyjść z frontu, czy coś takiego. Więc wezwał tych prowodyrów na rozmowę. Oni przyszli pewni, nie, że tutaj teraz będą generałowi ten, a po prostu co? Pum, poryją ich prał, nie? Wyobrażacie sobie wojsko, w którym generał pierze swoich podwładnych poryju, żeby jakąkolwiek dyscyplinę wychować, tak? Generał Patton. No dobra, no Patton, no ale to tutaj po prostu ten zadziałało, tak? No bo to nie ta armia, gdzie Patton miał potem problemy, tak? Prawie go to karierę kosztowało. Nie, nie, tutaj to było z pozycji siły
rozmowa była skuteczna. Tak? Więc to jest klęska Rosji. Tak? Tu mamy, zobaczcie, front w 18 roku, tak? Bo oczywiście bolszewicy zaczęli mówić, że nie ma wojny ani pokoju i takie tam ściemy gadać, tak? Natomiast Niemcy po prostu weszli w głąb i to tylko, że to jest... Tam to naprawdę Niemcy nawet dalej już uchodzili po tych rozejmach, tam ten rok, Rostow, tam też... Tak, tak, bo to był rozejm został zawarty bodaj 15 grudnia z 17 roku, od 17 grudnia miał zacząć obowiązywać, no i miały być rozmowy pokojowe, nie? Ale bolszewicy stali, tak, to pięknie, jak się popatrzy literatura przed 89, że stali na gruncie pokoju bez aneksji, kontrybucji, nie? Że chcieli takiego uczciwego pokoju, a Niemcy, ci imperialiści, chcieli zaborczy być. Tylko spójrzcie na to, tak, gdzie był front, nie? Kto tę wojnę przegrał? No wiadomo, że przegrany chce jak najmniej zapłacić za swoją klęskę, tak? Tego tam słowem nie było. Więc Niemcy nie mogli się z nimi dogadać, to się wkurzyli, tak? Fakt, że już wszystko, co się nadawało, to wysłali na front zachodni i takimi dziadkami z Landwehry i Landsturmu po prostu ruszyli, tak? To się nie dało tego zatrzymać i doszli tam, tak? Tutaj mamy ta armia, to jest CK, Cesarsko-Królewska Armia Wschodnia, natomiast tu mamy okupację Ukrainy przez siły niemieckie i tak samo tu mamy, jak to wyglądało na Bałkanach. To naprawdę były jednostki okupacyjne, tak? Bałtyk, Inflanty, oczywiście na inflantach. Więc to w ten sposób wyglądało i właściwie tak został powitany listopad 1918 roku. Już tutaj zmierzamy ku, myślę, szczęśliwemu końcowi. A jeszcze mamy to. Niemcy, tu mamy propagandowy obraz, czołgi, tak, A7V całe 20, Niemcy ich zbudowali, nawet jeździły. Nie mam tu filmiku, jak to jeździ, ale sobie możecie wyobrazić taki karton na kółkach i to mniej więcej takie zwinne, znaczy, jest. Karton na kółkach byłby lepszy od tego czołgu, bo przynajmniej ważyłby mniej. Tak, dokładnie, aczkolwiek to jest filmik, jak ten czołg drzewo rozjeżdża, tak? Przy czym miał prześwit rzędu 40 cm, w związku z tym jakikolwiek rów już był nie do pokonania, tak? No ale jeździć jeździł, tak? Myślałem, że też tam było w środku wesoło, te wszystkie czołgi były, wiecie, nitowane, nie? Więc w razie trafienia, tak, to nity tam też w środku fruwały generalnie. Z najlepszymi czołgami, jakie Niemcy posiadali, tak ci pierwszym światowym, były czołgi zdobyczne. Tak jest, Mark IV oczywiście. Oprócz tego coś takiego jak wentylacja czy resory są dla mięczaków, nie? To pamiętajcie. No, ale dobra, udało się, atakowali, to była bitwa o pokój, tak? Bo zabrali wszystko z Rosji i teraz myśleli, że dadzą radę, otóż nie dali rady. O, tu mamy sobie, jadą na czołgu. No, taktyce i technice, mamy czołgi brytyjskie, tak? To jest ten pierwszy czołg, tak? To były kółka sterujące. Tym się miało sterować. To Hart Whippet, nie powiem, 9 na godzinę chyba jechał, tak? No. Bo to jechało 4 do 5, tak? Mniej więcej. Już tu nie wchodzimy w te czołgi i car tanka, tak? Który tam 9 metrów wysokości w ogóle nie dojechał nigdzie. Ale to takie różne pomysły były. To wbrew pozorom są rzeczy produkowane seryjnie, tak? To są te, które działały, bo o prototypach rzeczy, których myśleli, to można naprawdę zrobić kolejny. Tu mamy Pattona, nie? Ten pan. No i tu czołgi francuskie. Zobaczcie, jaki to jest świetny sposób. Armata strzelająca skośnie, tak? Żeby tak było śmiesznie, trzeba czołg musiał tak jakby zezował, nie? Jechać pod skosem, żeby móc sterować na wprost. Potem ten czołg, to już wystarczy spojrzeć na to zdjęcie, już widać, że żadnego okopu nie przejedzie, nie? No. No, ale inżynier widać nie wiedział. A w każdym razie za trzecim razem do 3 razy sztuka zrobili czołg, który stał się w koncepcji swojej rewolucyjny, tak? Wpadli na to, że można zbrojnie znaleźć w obrotowej wieży, tak? Nie każdy to wiedział. Tym się udało. Dobra. No tu mamy tę wojnę pozycyjną, tak? Tu mamy Ypr, tak? Zobaczcie, trochę ostrzału, tak? To jest tylko ogień nękający, nie? To nie jest miasto, które było bezpośrednio w walce. Ono było na tyłach. Wystarczyło. Tu mamy, tak, krajobraz, las, tak? Jak gdzieś czytacie, że walczyli nad Somą czy coś w lesie, to walczyli w czymś takim, tak? Nie zapomnijcie. To sobie taki Niemcy zrobili taką fajną rzecz. Jak z tego strzelili i spadło na Paryż, to komunikat oficjalny francuski, że przekradły się samoloty, których żeśmy nie dostrzegli, zrzuciły bomby. Dopiero potem się kapnęli, że Niemcy mają działo, które strzelało do Paryża z 90 km. Więc generalnie w Paryż dało się trafić. Taka była tego skuteczność, tak? Oczywiście pociski tam się lufa rozkalibrowywała bardzo szybko, pociski trzeba było numerować, bo każdy by musiał być ciutkę większy, ale strzelało do Paryża? Strzelało. No, tu mamy 420, tak? Nazwane krótkolufowa armata
marynarki, to jak walnęło, to jak fort, to no, po prostu budynek by zniknął bez problemu, tak, każdy. Więc to jest takie coś. Tu mamy, nie? 2 tony bomb się dało przerzucić bombowcem I wojny światowej. No, możecie sobie porównać, to jest Fokker DR-1 sobie stoi. Nie? A to są ludziki. To był Zeppelin, Stacken. Nie? To... Ale jeśli można jakoś tak powiedzieć, jak ciekawostki, że już jakoś tak odgrzeszyć Rosjan, co da może i z czołgami im nie poszedł pomysł, ale z samolotami jako pierwszy. Ja rozumiem, wpadli, tak, Irja Muromiec był wielki, fajny, ale miał 400 kg ładowności. No cóż. No. To miało 2 tony. Nie? To było 2 lata później. No dobra, było. Bo zresztą problem rosyjski nie polegał, tak jak samo i Polski w międzywojniu. Nie chodziło o to, że nie było konstruktorów, nie było silników, tak. Nie? To jest. Tak. A zresztą jeszcze Rosjanom oddamy honor, pierwszy samolot przeleciał 40 metrów, tak? Rosyjski rekord lotu czołgiem, tylko nie pamiętam, czy to był BT-5 czy BT-7, 46 metrów, nie? No. Także to jest do znalezienia w internecie. No dobra, tu już kończymy. Tu mamy ofensywę 100 dni, tak? Czyli od 15 lipca, kiedy nastąpiło załamanie, alianci idą naprzód, tak? Tutaj mamy Niemcy, tylko budują kolejne linie obrony, tylko fajnie okopy sobie można wykopać, tylko nie ma kim ich obsadzić, tak? To było dlatego im nie szło, tak? Tu delegacja, tak? Wagon, który był, tak? Hitler kazał go potem wprowadzić i podpisać kapitulację Francji w tym samym wagonie, jako taką zemstę, tak? Tu mamy obraz właśnie Foch. Jeszcze wtedy Amerykanie nie odgrywali decydującej roli, jak widać, tylko właśnie Francuzi. No dobra, i teraz tutaj mamy rewolucję, tak? Tutaj sobie Wilhelm II, który podobnie jak nasz król Staś rozwalił swój kraj całkowicie. I po prostu abdykował. Znaczy w zasadzie to on zanim abdykował się zastanawiał, czy ma abdykować jako cesarz i król Prus. On też był cesarzem i królem, czy nie. Ale kanclerz Max Badeński powiedział, że abdykował i wszyscy się hurra, no to mu głupio było powiedzieć, ej, ale nie abdykowałem jeszcze, nie? Po prostu machnął i zwiał do Holandii. Co mu trzeba oddać? To jak już zwiał do tej Holandii, to romansu z żadnego z nazistami nie miał. Chociaż jest filmik na YouTubie Pogrzeb w 41 zmarł, to tam Wehrmacht kompania go tam odprowadza i powiedział, że wrócić do Niemiec może tylko i wyłącznie, jak będą monarchistyczne. Tak. Także tutaj twardo, tak, nie do żadnych tych, więc tak, też na to patrzę, jak są jakieś głosy, żeby sprowadzić Wilhelma, to wszystko jest wbrew jego woli, tak? No i tu mamy oczywiście jakichś tam powstańców i tutaj, co się działo w Toruniu. Jeżeli oglądaliście CK Dezerterów, to akurat tego tutaj wcześniej, tutaj, że było zamieszanie, to ten, to dla skrócenia możemy sobie, no po prostu Motłoch domagał się uwolnienia, ale to jest fajne. Wacław Hulewicz, czy wspomnieć zawsze warto? Mam to w maszynopisie, to było chyba w innych obliczach historii wydawane, tak? Wspominał, pewnego dnia doszły do, właśnie to ta scena z CK Dezerterów ostatnia. Pewnego dnia doszły do mnie z korytarza i podwórka niezwykłe szuranie i szmery. Wyjrzałem przez okno. Spostrzegłem chorych żołnierzy, szybko biegnących ku furcie szpitala, a na bruku podwórka liczne porzucone kule i protezy. Działo się to 11 listopada. Sąsiadował ze mną, równie chory jak ja, lejtnant Leon Bogusławski, tak, czyli też polski oficer, który radośnie objaśnił: kapitulacja, rewolucja, w Berlinie koniec wojny. Ale cóż, oficerom nawet ze szpitala uciec samowolnie nie wypadało. Honor. Było nas 5, wszyscy Polacy. Uradziliśmy, że poczekamy na lekarza. Poprosiliśmy go, by nas formalnie wypisał i zwolnił ze szpitala. Doktor był mocno zdenerwowany i nie chciał się zgodzić na naszą sugestię. Przy furcie szpitalnej, mimo rewolucji, nadal spełnił służbę posterunek. Nawet przepisowo zasalutował oficera, czyli najpierw zasalutował, nie tak jak trzeba, a potem wytłumaczył, że jest teraz nowe prawo, tak? Lecz mi oznajmił, że na skutek zarządzenia Rady Żołnierskiej obecnej władzy oficerowie winni z munduru usunąć dystynkcję. Wiem o wypadku, że pewien niemiecki oficer oparł się temu zarządzeniu i w obronie swego honoru odebrał sobie życie. Ja zaś na tę propozycję chętnie się zgodziłem. Po chwili mój mundur został przy pomocy wartownika pozbawiony epoletów, a czapka pruskiej kokardy. Tak, to jest Polak, który generalnie rzecz biorąc w tym szpitalu trafił dlatego. W ogóle jego, nie wiem jak on został oficerem, tak, on był feldweblem. W bitwie pod Tannenbergiem też świetnie wspomina to, że idą do ataku w 21 pułk, tak, i że tam tylko słyszy Leutnant Istot, tak, czyli porucznik jest feldwebel Istot, nie, on teraz się kapnął, że kurde teraz jego kolej poprowadzić, więc niekoniecznie chciał być Tot, więc mówi, że dojrzała we mnie męska decyzja, nie, wyskoczyłem z okopu, krzyknąłem hurra, naprzód, nie, potem padłem, przyłożyłem pistolet do ramienia i strzeliłem, nie.
Miał szczęście, że trafił na lekarza Polaka, bo widać, bo przecież osmalenie, nie? To jest bez problemu do dostrzeżenia, że rana jest z przyłożenia, tak? No ale to jakoś to go trafili ten i potem go spotka, potem właśnie jest listopad 18 roku, jest w lazarecie w Toruniu, też miał szczęście, lekarz mu wpisał, że ma zapalenie stawu kolanowego. Ale głupio mu było tak po prostu mieć to, więc co robił, jak nikt nie patrzył, szczotkę do butów i po tym kolanie nawalał, żeby chociaż czerwone było, nie? No więc tak właśnie to jest ta aluzja, że ten lejtnant Bogusławski był tak samo chory jak on, więc też pewnie coś symulował. Tak? Tutaj mamy Niemców wracających tak przez Ren, tu na ten i w zasadzie tu, a teraz generał gubernator Hans von Besseler, który zdobył Antwerpię, a potem zdobył twierdzę Modlin i dlatego go już tutaj w Warszawie zostawili. Tak? No, więc takie ładne zdjęcie. No tu mamy tak radę regencyjną. I tu tak ogłoszenie niepodległości 7 października, tak, 18 roku. I teraz mamy kalendarium, tak, już tutaj ostatnio. Zobaczcie, tak, bo to moim dzieciom, tak, moim chłopcom 8-letnim tłumaczyłem, tak, bo 11 listopada jest ten, więc słuchajcie, chłopaki, no to przyjechał Piłsudski do Warszawy i dali mu władzę nad wojskiem, to świętujemy, bo po prostu Piłsudczycy zrobili to świętem, tak, na jego cześć, nie? No to nie wiem, jaka była reakcja nauczycielki, bo się chwalili, że wszystkie dzieci mówiły, że Polska odzyskała niepodległość, a nie powiedzieli, że jakiś gostek wrócił z Warszawy i dlatego ten. Znaczy wrócił do Warszawy i dali mu władzę. No ale zobaczcie, że tych dat, które można byłoby posądzić o to, że to jest początek niepodległości, jest całkiem sporo i myślę, że ta 11 wcale nie jest aż tak akurat tak jednoznaczna. Tak? Że to nie jest tak, jak się dzieciom w szkole wciska. Przepraszam, nie widzę ogłoszenia Polskiej Republiki Ludowej. Patrzyłem z punktu widzenia, tak, no ten. To też w imię argumentu, to datę też wypadałoby. 7 listopad, tak? To jest to rząd Moraszewskiego. Tak, ale spojrzałem, nie, bo to jest z punktu widzenia Rady Regencyjnej. Mhm. Tak, tu obronię się tym, że, bo też można byłoby, prawda, Śląsk Cieszyński i tak dalej, tak 1 listopada mamy już walkę z Ukraińcami, to nie, tu chodzi o Radę Regencyjną, tak? I ten pion, no bo to z drugiej strony, zobaczcie, jeżeli uznamy datę 11 listopada jako jednoznaczne odzyskanie niepodległości, to również nadajemy kompetencje Radzie Regencyjnej do tego, żeby prawnie przekazała władzę Piłsudskiemu. Mi się wydaje, że trochę źle patrzę na to, po prostu 11 wzięliśmy, bo po prostu się wojna skończyła, dlatego po prostu. Być może, ale to znowu, że ja pamiętam w podstawówce, jak zawsze mnie pani pyta, bo przygotowałem się do olimpiady, co było 11 listopada 18 roku? Zawieszenie broni na froncie wschodnim. Nie, Polska odzyskała niepodległość. Także to ten, być może tak, że to wzięto z tego, nie wiem. Nie wnikam, nie jestem politykiem. Z tego, że w 38 tak stanacja ustanowiła i tyle. No, po prostu. No, to ktoś to musiał i tak zostało, nie? I dziękuję za uwagę. Jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to chętnie. No. Ciekawe rzeczy jest taka, że w sumie jakby nie było, to przez większą część tej wojny jednak Niemcy w zasadzie te działania wojenne typowo militarne wygrywali. Ich wojsko było dosyć dobre. Mostek z większością frontów, a jednak przegrały wojnę nie z powodów chyba taktycznych czy strategicznych, ale... Nie. To jest, tutaj musimy sobie, jest ten Dolstoss legendę, teraz to niemiecka literatura ta lewicowa, tak, że to wszystko było bzdura, tak, armia się załamała, rozsypała i tak dalej. No nie do końca, tak, ale też nie było tak, że niemiecka armia się trzymała, a tyły się załamały. Nie, po prostu było widać, że będzie katastrofa. Tak. Te kolejne linie obrony, tak, może nie będę cofał, nie, ale to już ostatnia tam na Antwerpii, Mozie i tak dalej, armia obrywała, tak, pamiętajmy o Hiszpance, tak, która ich kosiła to wojsko niesamowicie, brakowało już rezerw, tak, a te, które przychodziły, były już zdemoralizowane, nie? Więc to, ja bym nie powiedział, że to był cios w plecy, tylko po prostu zastrzyk z wolno działającej trucizny, ale i tak w sytuacji beznadziejnej. A na przykład brak przemysłowych rezerw, że po prostu już gospodarka stopniowo pod tą blokadą przestawała działać? To też, aczkolwiek moja świętej pamięci mama z II wojny światowej była rocznikiem 40, więc jako 5-letnie dziecko pamiętała z niemieckiego dwa słowa. Tak? Pierwsze to jest Erzac, a drugie Verdunglung. Tak? Więc Erzac w I wojnie światowej również funkcjonowało. Tak? Radzono sobie jakoś tam, tak, aczkolwiek widziałem referat w 2018 roku gościa, który miał akurat o Austro-Węgrzech, sytuacji w Austro-Węgrzech. Tak? Wyobraźcie sobie kilkunastoletnie dzieci o niedowadze kilkunastu kilogramów. Tak? To jest to, ci ludzie nie mieli co jeść najzwyczajniej w świecie. Tak? To głód to nie jest to, że mi się chce jeść, a nie mam tu ze sobą kanapki czy coś i zaraz pójdę do domu i zjem. Tylko to jest taki głód, że nie mam zjeść dziś, nie mam jutro, nie mam za miesiąc. Tak? Ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, to był permanentny stan niedożywienia. Tak?
Więc to ich zaciskało. Przecież jak zawarto ten pokój zbożowy z Ukrainą, to część tego zboża nie dotarła do Niemiec, bo w Austro-Węgrzech po prostu rozgrabiono. Tak? Nie dało rady powstrzymać. No i tam milion ton im obiecali. No obiecali, no tak. No, temu. Karolowi XII też obiecali, że będzie fajnie. Tak? No, także on, słucham? Tak, skoro płacić ma. Tak, tak, tak. Więc tam obiecali jak ten. Więc poszło jak poszło. Więc tak, Niemcom szło dobrze, ale też te bitwy Somma i Verdun złamały kręgosłup. Tak? Tam już, jak się popatrzy na obsady stanowisk oficerskich, tak? Teoretycznie dowódcą kompanii powinien być kapitan, tak? Plutonem porucznik lub podporucznik. Tak? Popatrzymy sobie na tym, to kompaniami dowodzą porucznicy, a plutonami dowodzą oficer Stellvertreter, czyli zastępca oficera, tak? Albo Feldwebel-Leutnant, taki awansowany sierżant na takiego oficera czasu wojny. Tak? Albo po prostu podoficer na etacie oficerskim, tam już nie było ludzi. Tak? A ci, którzy byli, to byli młodzi, bez doświadczenia. Tak? Nie mieli tego autorytetu na tych swoich żołnierzach. No i kończyło się jedzenie. Tak? Jeśli nie ma co jeść, to co? Nie? To ich zgniotło. Po prostu potencjał. Tak? Ale jakby Amerykanie do wojny nie przystąpili? Wygraliby Niemcy. Tak, no przecież ofensywy Bitwa o Pokój to jest to, że w pewnym momencie było milion Amerykanów, tak? I można było ich rzucić i po prostu pyk. Poszło. Gdyby nie przystąpili Amerykanie, Niemcy by wygrali. No bo Rosję pokonali, a byli w stanie ostrzeliwać Paryż. Tak była druga bitwa nad Marną, byli te kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. No po prostu Amerykanie przeważyli szale. Znaczy, czy jest to takie pewne, bo jednak Rosja, minęłoby dwa lata, jaka by nie była, oczywiście, zreorganizowałaby się. Z całą pewnością. No tak, tylko że też Niemcy przez te dwa lata by nie robili, nie siedzieliby i nie czekali, aż się Rosja zorganizuje, tak? Ale polsko-bolszewicka pokazuje, że też nie zajęto nawet dwóch lat, żeby się... tak, tylko no jednak, ale słuchajcie, no nie popadajmy w ten. Przecież Tuchaczewski miał ile? 150 tysięcy ludzi, tak? No co to jest? Imperium Osmańskie się rozpadało. Imperium Osmańskie to w ogóle Niemcy sami byli w szoku, że wytrzymało aż tyle, tak? Anglicy tam skutecznie zrobili rewoltę arabską. I skończyło się tak, że o małe włosy Grecja nie zajęła Konstantynopola. Nie, Grecja nie była w stanie niczego zająć. No, ale próbowali. Też wiele rzeczy różnych w życiu próbowałem, no, tak? No, miałem więcej i miałem większe szanse niż Grecy zająć Konstantynopola, się nie udało. Po tej wojnie powstała piękna turecka pieśń Izmir Marsi. Nie znam tureckiej muzyki wojskowej, ale tak, no, to wojna to jest ta wojna, która była po nie, ten... po odrzuceniu tego pokoju, tak? Bo tak, tak. Nie, no ale... Nie, a Atatürk po prostu w piękny sposób... Tak, między wojna grecko-turecka myślę, że przypominałaby francusko-włoską, więc to mniej więcej tego typu natężenie. Armia grecka to nie była jedna z lepszych ale armii. Grecy tam wyspy sobie zajęły. Tam. No tak, no, bo pewnie nikogo na nich nie było, tak? No, tak, no więc się udało. Nie, zostały im przekazane przez siły Antanty. No słuchajcie, armia turecka z końca wojny to było po prostu to była katastrofa, tak? No. I Grecy jednak odcięli na wiele, nie, tylko tak powiedzieć tam to. Te wszystkie fajne wysepki na Morzu Śródziemnym zostały przekazane Grekom, ale ja przypominam, że zrobili to Ententa, dlatego że inaczej musieliby je przekazać Włochom, a tego jeszcze bardziej nie chcieli zrobić. No więc właśnie, także tutaj... No tak, że byli, ale to... W 18 roku tam Grecy w Krasnodar, Kuban i Ukrainie wychodzili przeciwko Atoman Grigoriów i kiedy byli białe i czerwone, to czerwone walczyli z Grekami. Czyli Greki tam mieli udział, tak jak niemocny kraj, ale jak jednak zdolny na jakieś walki. No próbowali, ale aczkolwiek nie, największe były o Baku, tak? Ropa w Baku, tam było... Tak, tam byli Anglicy, biali, czerwoni i Turcy i Niemcy, tak? I przy czym Niemcy byli sojusznikami Turcji, przecież generał von Zeek, o którym pisałem, był szefem tureckiego sztabu generalnego, tak? I on otrzymywał z Berlina informację, rób wszystko, żeby Turcy nie zajęli Baku, tak? A Turcy chcieli Baku zająć, tak? Więc Niemcy się ponoć nawet strzelali z tymi Turkami tam. A oprócz tego jeszcze tam byli Anglicy, tak? I Baku to jest jedna z trzech zwycięskich bitew przez Turków, tak? Pierwsza to jest Kut El Amara, gdzie otoczyli i zagłodzili, tak? Druga to jest Gallipoli i trzecia to jest Baku, kiedy właściwie... Azjerowie to prawie te same Turcy. Jedno tylko, że Azjerowie ulegli propagandzie bolszewickiej później, tam dużo części też. No to jest niestety problem, że bolszewickiej propagandzie całkiem sporo ludzi uległo. Ale co tutaj tezy, że Rosja by się zorganizowała, słuchajcie, mówię, to jest 100 tysięcy ludzi, tak? Niemcy na wschodzie mieli ponad milion, tak?
w czasie. To nie jest ta skala, tak? To było po prostu ganianie się dwie małe. Z punktu widzenia I wojny światowej, wojna polsko-bolszewicka to jest ganianie się małych grupek ludzi uzbrojonych w broń maszynową bez lotnictwa, tak? Po prostu. Ale Rosja też wtedy walczyła na innych frontach. Tak, ale chodzi mi o to, że gdyby Rosjanie, bolszewicy posłali na Niemców 150 tysięcy wojska, takie posłali, to by to oni nie zauważyli tego. O to chodzi. No straty w ofensywie Brusiłowa zwycięskiej to jest 1 200 000 ludzi. Tak. No to gdzie mamy te 100 tysięcy, które miał Tuchaczewski prowadził na Warszawę? Ale no to już były trochę inne czasy. No ale zakładamy, że Rosja bolszewicka po 2 latach byłaby w stanie rzucić się na Niemcy i tak, i zmienić coś, tak? Na się chwilę, no nie. Sobie tutaj może nawet powiedzieć o pewnym dramatyzmie po prostu I wojny światowej, gdzie jeszcze 5 lat wcześniej mówimy o bitwach milionowych, milion w te, milion we w te po prostu umiera, a po 5 latach bitwa, która decyduje o losy wszechświata, to bije się kilkaset tysięcy ludzi. Tak? No to jest mocno powiedziane, że ona decyduje o tym, ale tak, no niewątpliwie by się sporo by się namieszało, ale tak, no skala się zmniejszyła, tak? Nasycenie bronią maszynową zostało. Na przykład Polacy się nie obronili na linii, tam pokazywałem tą mapę, 17 rok, tak? Między 15, jak wydoszli w 15, to z małymi modyfikacjami ta linia była do 17 roku. Tam były potężne okopy, tak? Ale Polacy ich nie obsadzili, bo nie mieli kim. No. Po prostu. Były świetnie przygotowane linie obrony, ale nikt nie obsadzono, bo nie było kim. Słucham. Nie chciałem się dowiedzieć, jakiej skali, o jakiej właśnie wielkości zgromadzonych wojsk niemieckich na terenie Oberost i czy one miały szansę po przerzuceniu na zachodni front zmienić się, gdyby ten... Nie, Niemcy, liczby nie podam, nie pamiętam. To w każdym razie jest taka publikacja Rückführung des Ostheeres. Ona jest do znalezienia w internecie. Jeżeli pan wyśle mi maila, to ja mogę linka panu podesłać potem. Tam jest, i zresztą w moim artykule, który jest o Oberoście w listopadzie, jest dokładnie dyslokacja. Tak? Ale to są szwadrony na przykład, czy pojedyncze bataliony, to, i to jest Landsturm. To jest ludzie, którzy albo nie przeszli przeszkolenia przed wojną, albo najczęściej to byli po prostu już tacy starszawi wiekiem, tak? Po 1935 roku, bo to była ta granica przydatności na polu walki, więc nie było szans. Niemcy co mogli, to już zabrali. Bodaj w sierpniu ostatni transport szedł. To, co było na terytorium Polski, to były jednostki czysto garnizonowe, które miały w miarę spokojnie ten. Nie było w ogóle szans na to, żeby ci ludzie cokolwiek zrobili na froncie zachodnim. Nawet jeżeli brano pełnowartościowe jednostki ze wschodu, to jest taką generał von Einem pisał, nie pamiętam, czy to był 14, 15 czy 16 rok, ale to jeszcze kiedyś się armia niemiecka trzymała, tak? I on się żalił, że mu przysłali dywizję ze frontu, zabrali mu jedną dywizję normalną i przysłali mu dywizję, która była na froncie wschodnim. I ta dywizja nie była w stanie wytrzymać ostrzału artyleryjskiego, który był na zachodzie, tak? Bo jak Rosjanie mieli 2-3 pociski na działo, jak mieli użyć strzał z działa ciężkiego, potrzebowali pisać raport, dlaczego chcą strzelić, tak? A na zachodzie miliony pocisków walono na takie pole bitwy pod Werdenem. To jest to, tak? To jest ta różnica. Inne pytanie, jeżeli chodzi o tę ofensywę na początku pierwszego przebiegu pierwszej wojny z Samsonowa, na ile możemy mówić, że istnienie twierdzy Tory miało wpływ na to, w jakim kierunku ona przebiegła? Dla mnie osobiście był to decydujące. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że samej twierdzy Toruń, tak? Bo nie możemy zapominać o Chełmie i Gdańsku. Nie? Bo gdyby patrzeć na Gdańsk, Toruń, Chełm, Grudziądz też, tak? Gdyby patrzeć na mapę, to oczywistym byłoby, że uderzymy wzdłuż Wisły i odetniemy Prusy wschodnie, tak? Ale Niemcy tak ufortyfikowali linię dolnej Wisły, że tego się zrobić nie dało, tak? Rosjanie nie mieli czym zdobyć twierdzy Toruń, a ominięcie jej w pobliżu, no most był na Wiśle, tak? Więc most dawał... Tak, była na, front, na warunki frontu zachodniego była przestarzała, do niczego się nadająca, ale jak nie ma się artylerii, szturm Przemyśla, ja nie wiem, czy tam padło 2000 czy 10 tysięcy w ciągu 2 dni, ale Rosjanie próbowali zdobyć krzycząc hura, tak? I biegnąc pod osłoną szrapneli, tak? Próbowali zdobyć twierdzę Przemyśl, katastrofa, tak? Fakt, że Toruń był dużo mniejszy i bardziej zacofany, ale nie jednak, nie mieli sił do tego, tak? Więc Toruń, wiedząc, że jest Toruń, jak zdobędą Toruń, to i tak będzie Grudziądz, Chełmno i Gdańsk, nie dadzą tego zrobić, musieli właśnie przejść bardziej na wschód. I w ten sposób, zamiast mieć skrzydło oparte o Wisłę, musieli mieć 2 skrzydła, tak? A to inna sprawa, że Samsonow, jak dostał pod Biskupcem, się nie przejął, dostał pod Uzdowem, na drugim skrzydle się nie przejął, poszedł po prostu dostał w łapkę, tak? Więc to też to, że on się nie popisał jako dowódca, nie? Ale jeżeli chodzi o planowanie wojenne, moim zdaniem wpływ twierdzy Toruń i całej fortyfikacji Dolnej Wisły był rozstrzygający.
liczebnie jednostki stacjonujące w tym okresie w Toruniu? Myślę, że front zachodni. 17 korpus, jeżeli pan chce, mam wersje elektroniczne wszystkich pułków Torunia. To nie wiem, czy artyleryjskich, piechotę na pewno, nie? Ale to jest też do sprawdzenia, są kalendarze, wiadomo w jaki skład, jakie dywizje wchodziły i gdzie te dywizje walczyły, tak? Ale wydaje mi się, że jednak to było na zachodzie, chociaż mój dziadek miał szczęście, bo on był pod Tannenbergiem, potem go jak dywizja poszła, 17 korpus poszedł na zachód, to jego przerzucili do 209 pułku artylerii polowej w ramach chyba 107 dywizji czy coś, walczył na froncie wschodnim, a potem jak ten miał znowu, ta dywizja poszła na zachód, to jego przerzucili do żandarmerii, tak, więc to w ten sposób funkcjonowało, ale myślę, że na froncie zachodnim, zresztą tam była w ogóle większość sił niemieckich, nie? Somma na przykład, 17 korpus był nad Sommą i spore baty tam dostał. Dobra. Wielkie brawa dla pana profesora. To już po zakończeniu nagrywania. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem.